Jego serce na każdy dzień. Święty Jan Paweł II. Bóg oczyszcza serce człowieka, serce stworzone po to, by było siedliskiem miłości, stało się głównym siedliskiem odrzucenia Boga, siedliskiem grzechu człowieka, który odwraca się od Boga, by związać się ze wszystkimi możliwymi bożkami. Wtedy właśnie serce staje się nieczyste. To miejsce wewnętrzne w każdym człowieku odzyskuje swoją czystość, gdy otwiera się dla Boga, dla tego, który stwarzając wyraził w nim od początku swój obraz i podobieństwo. Serce jest również centralnym ośrodkiem nawrócenia, którego pragnie Bóg od człowieka i dla człowieka. Przecież stworzył człowieka, aby z nim obcować w miłości. Stworzył, ażeby człowiek był wrażliwy na Boga, nieobojętny, niezimny. Jakże wymowne są słowa proroka: odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Serce z ciała, serce obdarzone ludzką wrażliwością, serce podatne na tchnienie Ducha Świętego. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.